Ludzie zawierają związek małżeński, decydują się na wspólnotę majątkową, którą nie rozumieją, co to znaczy. Masz dzieci. Dziecko jedzie na rowerze, porysowało, nie wiem, mój samochód albo jakiś inny samochód droższy, nie wiem, jakiś Ferrari i koszt naprawy kosztuje 100 koła. Ty wychodzisz z kieszeni z tym pieniędzmi. Jest coś takiego jak odpowiedzialność solidarna za wspólników. I to są elementy, które warto wiedzieć, dlatego nie musisz wcale źle postępować, żeby ktoś inny pociągnął cię zgodnie z prawem, zgodnie z literą prawa do odpowiedzialności. Problemy finansowe w firmie. Rozwiązaniem może być restrukturyzacja. Zajmiemy się tym od A do Z. Umów się na daną konsultację. Hub za finanse. Jacek Jakubik witam cię na kanale Finansowy Preppers. Dzisiaj z moim trenerem od moich finansów osobistych Dawidem. Cześć Dawid. Cześć, cześć wszystkim. Witajcie. Porozmawiamy sobie o jakże ważnym temacie, jakim jest bezpieczeństwo bezpieczeństwo gospodarstwa domowego. Jakbyśmy odczarowali ten termin, zdefiniowali co to jest, bo bezpieczeństwo gospodarstwa domowego kojarzy mi się z dobrym ogrodzeniem i z psem, ale to nie o to chodzi, prawda? W sumie nie myślałem nigdy w takiej kategorii. Wyłem ci rozszerzyłeś mój punkt widzenia na to. Nie, nie o to chodzi. Jakoby tu bezpieczeństwo, ja rozumiem, być przygotowanym na ewentualne i przygotowywać się na gorsze czasy w dobrych czasach i w dobrych czasach na gorsze czasy. Tym się zresztą powinniśmy zajmować w finansach domowych. Niemniej, bezpieczeństwo gospodarstwa domowego to przede wszystkim rozumienie najważniejszych aspektów ryzyk, które występują w nim, a kolejno zdefiniowanie, czy jesteśmy przygotowani na nie w odpowiedni sposób, czy też nie. Często ryzyko mylimy z niepewnością. Niepewność jest wtedy właśnie, jak, o, konkretny przykład, może podam. Chcę założyć działalność gospodarczą, nigdy nie zakładałem i boję się. Czuję, że jest ryzyko utraty pieniędzy. Nie. Ty czujesz niepewność. Bo ryzyko jest wtedy, jeżeli je określimy, stwierdzimy, co się dzieje, jeżeli to ryzyko się ziści, jaki mam konkretny plan działania i jednocześnie, jakie działania wcześniej mogę podjąć, by to ryzyko nie zaistniało. Ryzyko jest zawsze. Zawsze występuje. I w biznesie, i w gospodarstwie domowym. A bezpieczeństwo odpowiada za jedno i drugie, czyli za sferę biznesową i sferę prywatną, ale tą prywatną dzisiaj jako temat utworzyłeś. Ok. Żeby przygotować się na ryzyko, trzeba je poznać. Jakie Rozumiem są takie najczęstsze ryzyka, które się spotykają pod, jakby w Twojej pracy na co dzień? Pracujesz z ludźmi, z klientami. Jakie ryzyka dostrzegasz, które mogą się przydarzyć, na które powinniśmy się przygotowywać? Utrata dochodu. Taka podstawowa rzecz, którą myślę, że wiele osób na pewno miało już kiedykolwiek w głowie, tak? Jako działalność gospodarczą, jeżeli wykonujemy, powiedzmy, jesteśmy dentystą, no to utrata dochodu, jeżeli nasze ręce są nam bardzo ważne w tym uzyskaniu dochodu, bo wykonujemy czynności manualne, no to w momencie jakiegoś wypadku, który daje krótkotrwały, powiedzmy, okres rekonwalescencji, 3 miesiące, 6 miesięcy, możemy mieć sytuację, w której nie uzyskujemy dochodu. I nie mając backupu, czyli poduszki finansowej, żelaznej rezerwy, możemy mieć wyzwanie. Ono nie musi być dużym wyzwaniem, bo często przychodzimy, pożyczę od brata, pożyczę od mamy te pieniądze ewentualnie, albo wezmę sobie pożyczkę. No jasne, ale pytanie, czy powinniśmy tak się zachowywać gorzej? Jakby to był długotrwały problem zdrowotny. To już byłoby coś zupełnie innego. Więc utrata dochodu na działalności gospodarczej to jest przykład. Inny? Po prostu zwolnienie z pracy. To też jest utrata dochodu i to jest ryzyko, które się może ziścić. No i jak się można na nie przygotować? Po pierwsze, można. Sprawdzać w swoim miejscu pracy, jeżeli chcemy tam w nim być, czy jesteśmy pierwszym pracownikiem do zwolnienia, jeżeli ta firma miałaby mieć redukcję etatów, czy ostatnim. czy jak nas ocenia pracodawca. Jeżeli chcemy być w tej firmie, to postarajmy się, żeby nas tak oceniano. To też jest praca z ryzykiem. Druga, drugi element – żelazna rezerwa. Jestem przygotowany finansowo na to, jeżeli miałbym nie uzyskiwać dochodu jakiś okres czasu, aż zmienię pracę z punktu zdrowotnego, no to raz, dbałość o zdrowie, dwa, przygotowanie finansowe i organizacyjne na ewentualne poważne leczenie. To jest jakby takie ryzyko, z którym się często spotykam, że raz, ludzie rozumieją, dwa, nie są na nie przygotowani. Okej, okay. dzisiaj taka smutna sytuacja. Koleżanka z biura obok właśnie... Przeszła koło mnie z łzami w oczach, bo została zwolniona i to na bardzo bardzo jakby krótkim trybie zmienił się dyrektor, która nie było chemii, no koniec. Są kredyty, są zobowiązania, są różne rzeczy. No, ogólnie taka przykra sytuacja. Czy jesteśmy w stanie sobie w ogóle określić, bo okej, okay, mamy te ryzyka, czy jesteśmy sobie w stanie określić, zdefiniować, jakoś usystematyzować to, jaki jest poziom naszego bezpieczeństwa? Mhm. Tak, bo żeby jakby do czegoś dojść, to musimy jakby określić, w jakim pułapie teraz tak, jesteśmy nie? i co to... powinniśmy zrobić, żeby określić ten poziom bezpieczeństwa naszego gospodarstwa, gospodarstwa domowego. Mhm. Nie mówimy o psie i ogrodzie. Mhm. Zrozumiałe. Znaczy na to, na to pytanie nie ma takiej jednoznacznej odpowiedzi, bo to wynika ze świadomości. Na przykładzie tej koleżanki, no, jakby, mam nadzieję, że sobie z tym poradzi, z tym swoim wyzwaniem. Niemniej, jeżeli ma sytuację, w której na przykład ma sześciokrotność swoich miesięcznych wydatków zgromadzone jako żelazną rezerwę, coś, co ja mówię zawsze, że jest poziomem optymalnym, który warto mieć. Oto ona na sześć miesięcy tych kredytów, wydatków ma. Ale jeżeli jednocześnie, nawet mając to, ma w swojej głowie taką myśl: czy ja znajdę pracę, stresuję się i tak dalej, to zachodzi pytanie, czy nie powinna była wcześniej analizować swoich kwalifikacji zawodowych, w którym ta sytuacja nie jest dla niej szansą, bo może tak tego nie odbiera, tylko problemem. Czyli pytanie, na jakim poziomie badamy to bezpieczeństwo? Bo w podstawowym ujęciu wyjdzie nam inny wynik, ale ten podstawowe pojęcie będzie wynikało z Twojej świadomości. Ja bym na to spojrzał inaczej, Ty na to spojrzał inaczej. Dlatego zrobiliśmy taki test bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, w który w podstawowym pojęciu jest w stanie ocenić to bezpieczeństwo gospodarstwa domowego i przede wszystkim nie tylko ocenić, ale jednocześnie wskazać. Na podstawie realizacji tego testu, nad czym w pierwszej kolejności powinienem rozpocząć swoją pracę. Bo nie jest tylko sobie to w tym wszystkim ważne, żeby określić, jaki jest stan faktyczny, bo to jest jasne. Ale co jest dalej? Jaki jest kolejny krok? Jakie jest konkretne działanie? Czyli, chciałem powiedzieć, nie da się określić dla każdej osoby jednego poziomu postrzegania bezpieczeństwa, bo pogląd na element bezpieczeństwa i świadomość ryzyk będzie zupełnie inny. Przykładem, dla Ciebie CBDC nie jest żadnym ryzykiem, a dla mnie jest. To też inaczej będzie Twój układ aktywowy w Twoim gospodarstwie domowym wyglądał. Tak? Dla Ciebie, powiedzmy, ryzyko konfiskaty majątku jest znacznie mniejsze niż dla mnie, to też nie będziesz się bał posiadania fizycznie złota. Rozumiesz? To jest właśnie kwestia. No, po złoto tam... To do mnie najpierw zapukają. Okay? <laughs> no bo jesteś z tego słynny. Ale rozumiesz, o co mi chodzi, czyli kwestia postrzegania. Ale w podstawowym ujęciu rozpisaliśmy kiedyś jako finansowo zależni taką grupę elementów, nad którymi warto się zastanawiać i które warto podjąć z punktu refleksji, i te, które w trakcie realizacji tego testu wyjdą jako coś, co powinniśmy realizować natychmiast. To to od tego rozpoczynamy. I nie będzie idealnie za tydzień. Za miesiąc, ale robimy to już jakimś tam powiedzmy swoim czasie. I ten test można znaleźć na stronie. Ja wypełniałem ten test i szczerze powiem, że trochę oszukiwałem, bo naprawdę głupio mi było, że nie robię pewnych rzeczy i na pewne rzeczy nie jestem przygotowany, fajnie, że można, jakby wypełniając ten test, zwrócić sobie uwagę na pewne takie istotne elementy. Ale jeżeli miałbyś z tego testu wyjąć taką najbardziej kluczową rzecz, która jest najważniejsza dla każdego. To która to by była rzecz? Jedną rzecz. Tak. Jedną rzecz. Dla każdego. Dbałość o dochód. Dbałość o dochód. Wszystko, co uzyskujemy, prawdopodobnie wynika z naszej pracy. W większości ludzi, to, co ma, posiada, wynika z wytworu pracy, a nie z odziedziczenia albo wygranej na loterii. I dbałość o dochód często definiuje standard życia i sytuację finansową człowieka. Dbałość o dochód to jest nawet na tyle szerokie pojęcie, które mówi o tym, że ja dbam o swój dochód, że nie wydaję go bezsensownie, bo tak też to można rozumieć, tak? Dbam o swoją czas pracy, mój czas konkretny, rzecz biorąc, aktywo. To jest coś, co bym wyjął, ale to ja, ponieważ ja się często zastanawiam nad czasem i dla mnie to jest bardzo ważny element w ogóle w życiu, w funkcjonowaniu. Ale to nie znaczy, że dla Ciebie to będzie ten najważniejszy element ponieważ dla Ciebie, powiedzmy, może być coś zupełnie innego, na przykład obsługa długów, która również tam jest i ona jest zespojona w pewien sposób z dochodami, ale nie tak samo jak właśnie element, który tu powiedziałem względem czasu, więc często zresztą, przepraszam, mówisz o tym, że ten plecak odłożyłeś z długami, ale ja mam kredyt. Ja mam kredyt hipoteczny na 5,04% i mi to w ogóle nie przeszkadza, to nawet nie jest plecak dla mnie, bo jednocześnie mój kapitał zarabia znacznie więcej, nawet po podatku belki, więc ja nie mam tego plecaka. Czyli znów to jest fajny przykład, że każdy ma trochę inne postrzeganie własnych finansów, ale z jedną rzeczą będziemy wszyscy zgodni: wszyscy, że warto posuwać się do przodu swoimi finansami, czyli bogacić się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa, niż żeby biednieć bez bezpieczeństwa. Bo to co ja mówię często, i misją tego przekazu komunikacyjnego, który daje, jest bogacić się przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa. Jako bogacić się, ja nie rozumiem bogactwo, bądź bogaty, tylko bądź w drodze do tego, by Twój majątek rósł wersus Twoje pasywa, czyli zobowiązania. Żebyś Ty był bardziej przygotowany. Preparing był przygotowany na przyszłość po prostu czyli bogać się ale przy zachowaniu pełnego bezpieczeństwa bo są takie zagrożenia o których nie myślimy i jesteśmy w tym kołowrotku zarobkowym w kołowrotku majątkowym ale o tych zagrożeniach nie myślimy no bo co to mnie nie spotkało to mnie nie spotka jak to jest nie dziecko najpierw jak się oparzy pierwszy raz tak? No to nie wie, że się oparzy, chociaż mu powiesz, że się oparzy, masz dzieci, to wie, o co mi chodzi. Tak? I ono i tak musi sprawować. ono tak musi to dotknąć. I tak są takie elementy życia, które musimy poznać. A niż usłyszymy, to niestety tak nie funkcjonuje, żebyśmy to zrozumieli i od razu zaczęli akceptować. To wszystko, co chciałem powiedzieć tutaj, mówi o tym, że finanse dla każdego są inne, ale każdemu polecam i myślę, że się z tym zgodzisz, że bogacić się jest znacznie lepiej niż być biedniejszym. Ale nie możemy powiedzieć, co to znaczy dla każdego tak samo. Nie jest w stanie. I nie jestem w stanie tego określić, ale możemy określić jedno, że nawyki finansowe, dobre nawyki finansowe, jeżeli ktoś robi, to na pewno jest dobra droga. Tak, przechodząc jeszcze do samego testu, myślę, że większość punktów bardzo obszernie omówiliśmy w poprzednim odcinku, do którego zachęcam widzów. Tam mówiliśmy o budżecie domowym, o saldach, które są w zasadzie ważne i są dosyć szeroko omówione. Ale jest jeszcze kilka elementów w tym teście, na które zwróciłem uwagę. 50% z tego realizuje. Czyli hmm. rozdzielność majątkowa i OC w życiu prywatnym. Jeżeli byśmy mogli to trochę rozszerzyć, bo wydaje mi się, że te kwestie są często zapominane, albo mają taki, są owiane takim stereotypem, że czegoś nie wypada, bo hmm. na przykład rozdzielność majątkowa, bo małżeństwo powinno być zgodne i spójne, nie? Nie. <grym> <grym> Ale dlaczego? Jakbyś rozwitał ten temat? Nie, przyszło mi coś na myśl i do tego się właśnie chcę teraz odnieść. Tak, te dwa elementy często są omawiane przeze mnie, ale właśnie rozdzielność majątkowa budzi jakąś kontrowersję, w Polsce w szczególności. Tyle, że w samym tym teście nie ma wskazania, że rozdzielność majątkowa jest tą dobrym, tym dobrym rozwiązaniem, tą dobrą drogą, bo ona jest dla mnie dobrą drogą. Dla ciebie wcale nie musi być taka, ale problem jest inny. Ludzie zawierają związek małżeński, decydują się na wspólnotę majątkową, którą nie rozumieją, co to znaczy. Czyli co jest automatyczne? Jeżeli nie podejmujesz takiej refleksji, myśli nad elementem, czy majątek rozdzielamy, czy wspólnie, no to automatyczne jest bycie w wspólnocie majątkowej. I problem polega na tym, w, tej, w, tym, w tym teście, nie żeby zachęcać do rozdzielności majątkowej, tylko żeby podjąć decyzję, czyli zrozumieć plusy, minusy jednej sytuacji i plusy i minusy drugiej sytuacji, czyli wspólnoty I majątkowej... I w zasadzie jest jeszcze trzecia sytuacja, hmm, bo jest jeszcze rozdzielność hmm. z wyrównaniem... No tak, ale już to już bardzo szczegółowo. Oczywiście, możemy jeszcze... Możemy Taki partner. złoty środek. Tak. Możemy czwartą, związek partnerski, tak? Okay. I umowa cywilna między partnerami życiowymi, tak? Różne opcje, ale podstawowe mamy wspólnotę majątkową i rozdzielność majątkową. I teraz, jeżeli nie rozumiemy, co to znaczy, no to znaczy, że nie pracujemy z punktu świadomości majątkowej, finansowej, tylko decydujemy się na coś, co z góry jest automatem. I ten test pokazuje, że tak nie powinniśmy robić. Powinniśmy być świadomi swoich ważnych decyzji życiowych, a to są bardzo ważne decyzje życiowe, nie? Przecież mamy sytuację, w której często wśród naszych znajomych słyszymy o tym, że ktoś się rozwodzi i ma problem z podziałem majątku. Jeżeli wcześniej by powiedziano, że nie chcą mieć takiej sytuacji, taką decyzję podjęli, bo, bo tak by się. Zgodzili na to, no to to jest lepsza opcja, niż żeby mu o tym w ogóle nie pomyśleć. Ja nie jestem za tym, żeby małżeństwa nie żyły wspólnie i w zgodzie i tak dalej, tylko jestem za tym, żeby ludzie byli świadomi. A jeżeli mają być świadomi, to muszą decydować się na różnego rodzaju rozwiązania, rozumiejąc każdą opcję, a nie wybierając automatycznie, ponieważ sąsiad też tak zrobił. Po prostu to jest ta myśl. I to pytanie w tym teście idzie w tym kierunku. Dlaczego warto mieć rodzinność majątkową? Jak prowadzisz działalność gospodarczą, to masz to na spółkach ZO czy na JDG. Co? Co? Dlaczego? Żeby optymalizować ryzyko. Ryzyko, bezpieczeństwo i rozdzielność majątkowa jest również tym elementem. Mam przyjaciół, którzy mają rozdzielność majątkową, bo sami chcieli mieć rozdzielność majątkową swoją żoną, ale majątek budują na żonę. Czyli to, co jest tym właśnie takim pytaniem, to co, nie ufasz swojej żonie? To dlaczego chcesz mieć rozdzielność majątkową? To tu odwrotnie, to zaufanie jest jeszcze większe. Jeżeli rozdzielność majątkowa nas tutaj dotyczy i budujemy majątki osobno, ale powiedzmy, ty masz mniej ryzykowne funkcjonowanie zawodowe, a ty masz bardziej funkcjonowanie zawodowo ryzykowne, dobrze, to albo dzielimy ten majątek pół na pół i rozdzielamy jednak, możemy dzielić pół na pół i też rozdzielać. Bo to też często trzeba rozmyślać, nie? Często, jak omawiam ten temat, bo on jest dość ciekawy dla mnie i bardzo ja lubię go omawiać, dlatego szczegółowej do niego pójdę. Jak omawiam ten temat, to słyszę w komentarzach, zresztą na Instagramie, jak są jakieś tam filmiki, to słyszę o tym, to jest brak zaufania i tak dalej. Tak, do tych, którzy kontrolują. Bo często mówię, jeżeli nic nie robisz złego, to nic Ci nie grozi, naprawdę? W Polsce. No, nie chciałem tego po, tak za, nie za, wiem, zaakcentować. Nie, chodzi... nie, w Polsce, bo nie chcę zaakcentować na Polskę. Naprawdę? Nie, są błędy. Są rzeczy, które są błędami ludzkimi, tak? Więc może być tak, że ci grozi. To po pierwsze. No nie musi to być twój błąd, kogoś innego. Może to być błąd i ty zostaniesz pociągnięty do odpowiedzialności. Jest coś takiego jak odpowiedzialność solidarna za wspólników. I to są elementy, które warto wiedzieć. Dlatego nie musisz wcale źle postępować, żeby ktoś inny pociągnął cię zgodnie z prawem, zgodnie z literą prawa do odpowiedzialności. Dlatego rozdzielność majątkowa dla niektórych grup ludzi z punktu ograniczenia ryzyka poza spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, o której wspomniałeś, może być dodatkową opcją rozponowania majątku w ten sposób. Odpowiedzialność cywilna. Drugi element: OC w życiu prywatnym. Ja na przykład mam ubezpieczenie OC na 2 miliony złotych na całym świecie. Kosztuje mi to 286 zł rocznie. 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 Często na parking muszę byłem w Warszawie. Dzisiaj, nie wiem, ile kosztują parkingi, ale może na, nawet na dzień, jakbym przeliczył miesięczną składkę tego ubezpieczenia, to prawdopodobnie wydałbym większe środki finansowe na parking dzienny. Myślę, że spokojnie. A to, co mi daje? Jestem dzisiaj w tym studiu. Są tutaj rzeczy, które coś kosztują, tak? I choćby ta kamera, która teraz tu nagrywa, jest za nią kamerzysta. Nie wiem ile jest warta, ale no, patrząc na nią, jest trochę warta i widzę, że kiwa swoją głową. I teraz przechodząc, przypadkiem, jestem w czynnościach, tutaj jakby nazwę to zawodowymi, przechodząc przypadkiem koło tej kamery, no potrąciłbym, niechcący, dalej niechcący, i zrobiłbym szkodę na tej kamerze, powiedzmy o wartości 10 tysięcy złotych, Przykład daję. Nie wiem ile ona jest warta. To no teraz kto ma za to zapłacić? No ja jestem winny. A właśnie odpowiedzialność cywilna tutaj o tym mówi, czyli moja odpowiedzialność cywilna wobec szkód na osobach trzecich i tu byłaby ta szkoda. I teraz takie ubezpieczenie, które posiadam, pokryłoby tą szkodę w tej sytuacji. Zniszczyłbym telefon, masz dzieci. Dziecko jedzie na rowerze, porysowało, nie wiem, mój samochód albo jakiś inny samochód droższy, nie wiem, jakiś Ferrari. I koszt naprawy kosztuje 100 koła. Ty wychodzisz z kieszeni z tym pieniędzmi. Pozłem cywilnym, mam prawo rościć te środki. A jeżeli to mogę rozwiązać bardzo prosto, jednym, jedną rzeczą, tanią rzeczą, to, to jest element, który nie wiem, czy trzeba podejmować, ale warto o tym wiedzieć, jakie to zagrożenie jest i jak łatwo można z tego ryzyka wyjść. I to dwa elementy bym tak w ten sposób, myślę, omówił. Zanim przejdziemy do takiego mojego topowego punktu w tej ankiecie, bo to mnie najbardziej ujęło, to y, ja bym Was zachęcił też do jeszcze jednego odcinka z Dawidem Reymerem, gdzie. Jeżeli nie rozumiecie oddzielenia majątku od ryzyk, to obejrzyjcie sobie ten film na historii człowieka, który prowadził milionowy biznes na J.D.G. Mhm. i co się z tym stało. I tak samo będzie, jeżeli wy nie ochronicie swojej rodziny rozdzielając majątek od ryzyk. To jest bardzo ważny temat. Ja bym chciał, żeby on był zaakceptowany, więc jakby ten odcinek wam polecam. A teraz yy, prawdziwa petarda, na którą ja czekałem, bo to jest to jest mój konik. Ja zawsze przy sobie noszę dodatkową apteczkę, bo nieważne, czy jeżdżę w samochodzie i mam zapakowaną, czy, yy, czy mam inną, i ona mi się zawsze przydaje. Yy, bo zawsze dzieje się coś, nie wiem, czy po prostu to, że noszę tą apteczkę, to przyciągam takie rzeczy, czy, yy, czy po prostu yy, ja reaguję na takie sytuacje, że jak ktoś leży na ulicy, to podchodzę i mu pomagam. Yy, I apteczka finansowa jest to tak, yy, tak fajne sformułowanie, jakbyś mógł powiedzieć, co to jest i dlaczego to jest tak cholernie ważne? Mhm. Nasz zespół, e, ja nie wiem, czy to był rok temu, czy dwa lata temu, wymyślił tą nazwę i bardzo mi się też spodobała, że przyznam. Apteczka finansowa jest to w naszej ocenie niezbędnik. Niezbędnik, który każdy powinien mieć w swoim domu. Każdy. Najczęściej jak to wygląda, jeżeli pytam się osoby, którą robię analizę finansową, czy mój zespół robi, jakie pan ma dokumenty finansowe. I co w nich konkretnie dla Pana było ważne, żeby podjąć decyzję taką, a nie inną w tej umowie finansowej? To raz. Te dokumenty są rozwiane po całym domu, albo są gdzieś na mailach, albo ich w ogóle nie ma. Są po prostu wyrzucone, bo się przeprowadzałem, bo zapomniałem różne tam powody do tego są. Czyli jedna rzecz jedno miejsce trzymania dokumentów. Drugie do każdego elementu podstawowe podpowiedzi. Co warto zawsze zwracać uwagę w każdym konkretnym takim dokumencie, typu w ubezpieczeniu na życie, w typu, typu w kredycie hipotecznym, tak? Typu element testamentowy. Czyli też zakładka mówiąca pamiętaj o, nie zapomnij o taki podręcznik małych podpowiedzi jeszcze przy okazji. To jest apteczka finansowa, czyli miejsce składowania tych dokumentów, mini podpowiedzi. Dalej, co się w niej znajduje oprócz dokumentów finansowych? To na pewno testament. Czyli to, co moim zdaniem każdy powinien w podstawowy sposób nie, że podpisać testament, przemyśleć, wracając do rozdzielności majątkowej. Nie musisz nie chcieć wspólnoty majątkowej, ale zrozum, jaka jest Twoja sytuacja. Jeżeli Ty masz w tym momencie dzieci i masz małżonkę, no to w tym momencie na nich po tobie przechodzi spadek zgodnie z pozatestamentowym rozwiązaniem, które mamy w kraju, nie? Czyli zgodnie z ustawą. A w momencie, jeżeli masz testament, no to przechodzi zgodnie z Twoją też wolą. Tak? I teraz, często nie rozumiejąc, co się dzieje po naszej śmierci, nie podejmujemy może takiej woli, którą byśmy mieli, gdybyśmy mieli w prawo o tym zadecydować. I teraz to jest miejsce przechowywania tego testamentu. Również kolejny element, który mi się bardzo spodobał, jest akt woli, ostatni akt woli. Tak to nazywamy. I poza testamentem, to podziałem majątkowym, czyli to, co ty czy twoja rodzina, czy małżonka, tak w tym kontekście życzylibyście sobie, gdyby was zabrakło. Mamo, pomóż z moimi dziećmi w takim i takim charakterze. Tak jakby ostatnie zdanie. To są elementy, na które w zażyciu nie zwracamy uwagi, ale w momencie, jeżeli coś się faktycznie wydarzy, to Twoja żona może wziąć tę apteczkę i będzie wiedziała, OK, tu były dokumenty, tu były inwestycje, tu były rzeczy. Hasła ja wiem, że nie są tutaj, bo hasła tu nie powinny być, do tych inwestycji, one są tam, gdzie mówił mi Jacek, ale tutaj OK, mam konkretny spis treści, aha. Planer finansowy Dawid Koziu, numer telefonu. Zadzwonię do niego, bo może mi jeszcze w tym pomoże przeprowadzić tą całą procedurę. No bo jaka byłaby sytuacja, sytuacja zgonu? No, byłoby tak, no, że byłoby dużo smutku. No wiadomo, to też nie zajmuje się tym konkretnie. Pełny pakiet danych podstawowych danych w którym mogę już ten człowiek pracować w tym testament, w tym akwoli pełna kopia wszystkiego, które się tutaj znajduje. Apteczka finansowa powinna być w każdym domu. Okej, okay, wspomniałeś o testamencie. Jest taki też opór mentalny, że okej, okay, co ty mówisz, przygotowujesz się na śmierć, tak nie może być, przecież I jakby ludzie boją się o takich rzeczach rozmawiać, boją się tej śmierci, boją się takich dziwnych sytuacji i czy ty jako taki trener finansowy, że przychodzisz i pracujesz z kimś, masz na to jakieś takie, masz na to jakieś takie rozwiązanie, w którym... Starasz się zmniejszyć ten temat, żeby szczególnie ta strona, która ma taki opór emocjonalny, żeby o tym rozmawiać, trochę się rozluźniła i zaczęła myśleć o przyszłości mhm. bardziej. Nie? Rozumiem. Świetne pytanie. Dziękuję. Nie mam takiego e, sposobu. Nie, nie, nie. Przede wszystkim rozumiem jedną rzecz. Za 11 lat nauczyłem się jednej rzeczy, że rozmawiając z Tobą jako z Człowiekiem, ja nie jestem w stanie zrealizować wszystkich punktów w pierwszym procesie współpracy, nawet w pierwszym roku. Nawet w pierwszych trzech latach czasami. Ty potrzebujesz czasu na zmianę mentalną. Ty potrzebujesz czasu na podjęcie decyzji. Ty potrzebujesz czasu swobody w tym wszystkim. Jeżeli Cię przygniotę jako planer finansowy tą moją tezą, że najlepiej jest żyć tak, tak i tak. To jest teza, nie? W jakiś sposób. Jeżeli tym przygniotę, to Cię zniechęcę. A moim celem nie jest Cię zniechęcić. To jest tak z tym, co ja kiedyś miałem. Czyli miałem tą wagę, jaką miałem. Byłem u tego jednego z trenerów, który wziął i zrobił ze mną taki trening, jak prawdopodobnie sam robi. Na co dzień. No to ja naprawdę następnego dnia nie myślałem o niczym innym, jak o tym, żeby już nigdy do niego nie pójść. Człowieka powinieneś przeprowadzać zgodnie z jego możliwością do uzyskiwania wartości i wcielania w życie. Czyli jeżeli ja bym widział u ciebie jako opór element testamentowy, to dobrze, ale ja widzę inne elementy, które warto pracować, to o nich pomówmy, ponieważ one też powinny się zmienić u ciebie. I tu masz motywację. Dobra to poruszmy ten temat, a być może ten odcinek, który Ci wyślę potem w elemencie serwisu, bo ja wysyłam jakby do klientów swoich odcinki, które na YouTube nagrywamy, wszędzie, gdzie coś się pojawia, to może ten kolejny odcinek Cię o tego zmotywuje, bo Jacek o tym powiedział troszeczkę inaczej. Może jakaś sytuacja w Twoim życiu się wydarzyła, która Cię zmotywowała na tą reakcję. Ja nie oczekuję od ludzi, że oni od następnego spotkania ze mną czy z planerem finansowym powinni zachowywać się jota a tak samo, jak ja się zachowuję. Idealne jest, żeby rośli, żeby to się zmieniało. To chce czas, to jest maraton, to nie jest sprint. I ja to akceptuję z góry. I wtedy w drugiej stronie znacznie łatwiej się pracuje też z planerem finansowym, więc ta więź może się budować długofalowo. Gdy go przyciśniesz do tego człowieka, on się zamknie. On Ci powie, że rozumie, ale się już nie odezwie. Powie, że musi zastanowić. On się przestraszył. To trzeba powoli odkręcać, żeby wskazywać na te najciekawsze rozwiązania, które ten człowiek może w życiu swoim robić. Bardzo bym chciał, żeby każdy z was został takim finansowym prepersem i był przygotowany na to, co może się wydarzyć. I oprócz tego, że zachęcam do wypełnienia tej ankiety, to jeszcze Dawid ma dla was niespodziankę. Może zdradzić, co to tak, jest? Tak, tak. Mamy taki poradnik bezpieczeństwa gospodarstwa domowego, który jest integralną częścią właśnie tej takiej ankiety, którą każdy może zrobić. Jedna i druga rzecz, jeżeli mogę prosić fajnie, jakby się pojawiła w opisie filmu do pobrania i każdy może sobie zrobić ankietę. Wziąć sobie poradnik bezpieczeństwa gospodarstwa domowego przeczytać i zastanowić się, którą z tych elementów, który z tych elementów w pierwszym rzędzie powinien wdrożyć, popracować, porozmawiać ze swoim partnerem życiowym, żeby zacząć rozwijać ten element bezpieczeństwa w gospodarstwie domowym. I to jest przygotowane, będą pliki wysłane do Was. Pamiętajcie, żeby wykonać ten pierwszy krok, żeby dojść do tego celu, do którego wszyscy zmierzamy, żebyśmy byli szczęśliwi, bogaci, a Ciebie bym prosił, Dawid o. Żebyś wypełnił naszą tradycję. Na koniec mamy y, złotą myśl dla naszych finansowych propersów kamerajstwa. Chciałem ci przyjechać z czymś innym niż z tą myślą, ale podzieleniem się kimś, kogo być może nie znacie. Jest taki autor w Stanach Zjednoczonych, nazywa się Dave Ramsey. Jest to osoba, która jest bardzo popularna z punktu treści finansowych. Które są dla każdego. Mam fajną książkę, całkowita przemiana finansowa. Bardzo polecam, żeby przeczytać tą książkę, zapoznać się z tymi treściami, tymi nawykami finansowymi, bo dla mnie naprawdę dużo wniosły do funkcjonowania codziennego i być może właśnie u Ciebie wydarzy się podobna sytuacja. A ja, jako człowiek nadzwyczaj leniwy, zachęcam do tego, abyście wy też wykazali się tym lenistwem i poprosili o pomoc kogoś, kto się na tym zna. I wzięli sobie takiego trenera. Finansowego, z którym mogli przeprowadzić konsultacje, tym bardziej, że one są za darmo. Dzięki temu, że otwieramy fundację, otwieramy się na jakby pomaganie ludziom. Razem z Dawidem i jego zespołem przygotowaliśmy ten pakiet, że możecie za free zrobić coś ze swoim życiem. Więc nie zmarnujcie tego. Dziękuję Wam bardzo za dziś. Cześć!